Szczecinie jest ponad 50 publicznych przedszkoli, a w nich ponad 7 tysięcy maluchów. Ich utrzymanie ma w tym roku kosztować gminy około 47 milionów złotych, a wpłaty rodziców szacowane są na 10 milionów. Co gorsza, wydatki na przedszkola wzrastają, a wpływy do budżetu miasta z roku na rok są coraz mniejsze. Zapowiadane były subwencje na przedszkola, ale czy będą? Jak dotąd nie mamy oficjalnej informacji płynącej z Ministerstwa Edukacji. Wystąpiliśmy pisemnie z prośbą o takie jednoznaczne stanowisko, no ale w tej chwili z deklaracji publicznych płynących ze strony ministerstwa wynika, że na przyszły rok raczej nie ma co liczyć. Powodem takiej sytuacji są zmiany od września 2011 roku, od kiedy rodzice przedszkolaków nie płacą już miesięcznego ryczałtu tylko za godziny ponad 5-godzinną tzw. podstawę programową. Spowodowało to, że miasto musi oddawać pieniądze rodzicom, jeśli dziecko nie wykorzysta zadeklarowanej ilości godzin. Stąd też niejasna sytuacja finansowa samorządów. Musimy zatrudnić tylu nauczycieli, aby zapewnić wszystkie godziny planowane, a tych godzin później okazuje się mniej. To wszystko razem, te elementy powodują, że rzeczywiście koszty funkcjonowania przedszkoli gwałtownie rosną. No i musimy decydować, czy miasto będzie dokładało z innych źródeł, jakby rezygnując z innych zadań, czy też będzie szukało oszczędności wewnątrz samego systemu przedszkolnego. Rząd premiera Tuska obiecał subwencje przedszkolne, z czego do Szczecina miałoby trafić 5 milionów złotych. Te pieniądze pozwoliłyby załatać braki finansowe w opłatach za przedszkola. Niestety, MEN poinformowało, że w najbliższym roku nie ma na to pieniędzy i pojawia się problem, skąd wziąć brakujące środki finansowe. Prawo i Sprawiedliwość ma swoją propozycję. W tej ciężkiej sytuacji nie doprowadzimy do tego, żeby obciążyć mieszkańców dodatkowymi opłatami, a oszczędności będziemy szukali i będzie prezydent szukał wśród swoich zasobów. A tymi zasobami są księgowe i intendentki. Także Sojusz Lewicy Demokratycznej jest zawiedziony brakiem subwencji przedszkolnych. Dziś mogę powiedzieć tylko tyle. Biada mnie nieszczęsnemu, z jakich wyżyn nadziei spadłem. Ale życie toczy się dalej. Trzeba myśleć, co zrobić, żeby tą sytuację unormować. Stąd nie godzimy się na pomysły Prawa i Sprawiedliwości. I także dlatego SLD pisze list do premiera, a w nim domaga się wyjaśnienia tematu subwencji przedszkolnych. Ponadto politycy mają również swój pomysł na to, skąd wziąć brakujące pieniądze. Są dwa wyjścia dzisiaj, jeśli to trzecie, czyli subwencja oświatowa upadnie. Albo podwyżki, albo zmiany strukturalne, ale niech to wyjdzie od rodziców, a nie od urzędników. Choć pieniądze obiecał rząd Platformy Obywatelskiej, to partia w Szczecinie nie ma sobie nic do zarzucenia. Urszula Pańka otwarcie mówi, że w naszym mieście rządzi SLD i PiS i to przez ich nieumiejętne rządy jest teraz taka sytuacja. Nigdy nie było zapisane, że przedszkola są subwencjonowane. Od zawsze one były utrzymywane przez samorząd, a rząd, w tym przypadku rząd pana premiera Donalda Tuska, odpowiada za kształcenie na poziomie szkoły podstawowej i tak dalej wzwyż, do ponadgimnazjalnej. Dzisiaj na nic już pisanie listów czy obrzucanie się winą, bo wiadomo, że subwencji nie będzie. Trzeba raczej skupić się nad tym, skąd wziąć pieniądze. Miasto w kwietniu zaproponowało restrukturyzację przedszkoli, która nie została przyjęta przez radnych. Dzisiaj, jak mówi prezydent Soska, nie jest możliwe wprowadzenie tamtych zmian. Dzisiaj jednak powiem, że to byłoby zbyt proste rozwiązanie, po prostu wyjąć z półki ten projekt sprzed już prawie roku. Wydaje mi się, że powinniśmy przejść przez proces dyskusji i z nauczycielami, dyrektorkami przedszkoli, z samymi rodzicami wreszcie, po to, żeby uzgodnić taki wariant ewentualnych rozwiązań, który będzie najmniej konfliktogenny. Prezydent też otwarcie mówi o tym, że nie zgadza się na propozycje niektórych radnych, które polegać by miały na podniesieniu opłat za przedszkola. Jestem przeciwnikiem zwiększania opłat za przedszkola w tej chwili. Uważam, że przy obecnej sytuacji rodzin w naszym mieście to jest ostatnia rzecz, którą powinniśmy zrobić. Chociaż oczywiście i takiego wariantu się nie da wykluczyć. Temat przedszkoli ciągle budzi duże kontrowersje i niepokój wśród rodziców. Jednak mimo dużego zamieszania magistrat uspokaja, że nie ma żadnych decyzji dotyczących zmian organizacyjnych w przedszkolach. Ewentualne propozycje zmian będą wypracowywane w drodze konsultacji i dialogu ze środowiskiem.